na świecie w ciągu roku rodzi się około 131 milionów dzieci. Praktycznie co 10 sekund gdzieś na świecie rodzi się dziecko. Czy wszystkie dzieci są szczęśliwe? Niestety nie. Co czwarte dziecko na świecie żyje w krajach dotkniętych przez katastrofy naturalne lub w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. 11 grudnia 1946 roku powstał UNICEF. Jest to Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci. Jego współzałożycielem był Polak dr Ludwig Reichmann. UNICEF powstał, by pomagać dzieciom, nieść im nadzieję, że ich życie będzie lepsze, że ktoś zadba o nie, by zwalczyć ubóstwo, nierówność, dyskryminację. Na świecie około 500 000 dzieci potrzebuje pomocy. Dlaczego powstał Dzień Dziecka? Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego celem było upowszechnienie praw dziecka, które zostały spisane w Karcie Narodów Zjednoczonych. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. W tym dniu w polskich szkołach i przedszkolach organizuje się pikniki, dzień sportu, wycieczki. Ma być wesoło i kolorowo. Dzieci dostają też mnóstwo życzeń i słodkie upominki. Od 1994 roku z okazji Dnia Dziecka obraduje w Warszawie Sejm Dzieci i Młodzieży. W obradach biorą udział uczniowie w wieku 13 do 17 lat. We Francji i we Włoszech Dzień Dziecka jest świętowany już 6 stycznia. Jest to tak zwany Dzień Rodziny. W tym dniu całe rodziny zasiadają do uroczystej kolacji, podczas której podawane jest między innymi ciasto z wróżbami. W Turcji natomiast Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci przebierają się wtedy w stroje narodowe, tańczą, śpiewają i puszczają latawce. W Australii Dzień Dziecka obchodzony jest 1 sobotę lipca, w Paragwaju 16 sierpnia, a w Brazylii 12 października. W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony jest 20 listopada. W Japonii, to ciekawostka, Dzień Dziecka osobno obchodzą chłopcy i dziewczynki. Dla dziewczynek jest to dzień 3 marca, a dla chłopców 5 maja. Dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały. Te słowa słynnego lekarza, pedagoga Janusza Korczaka pokazują, jak powinny być traktowane dzieci. Każde dziecko ma prawo do życia. Ma prawo do tożsamości, czyli powinno wiedzieć, kim jest. Ma prawo do rozwoju i wychowania w rodzinie. Ma prawo do wyrażania własnych poglądów. Ma również prawo do odpoczynku, do zabawy. Każde dziecko ma prawo do posiadania własnych tajemnic. Na straży praw dziecka stoi Rzecznik Praw Dziecka. Dba on o przestrzeganie praw i zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, gdyby było ono zagrożone. Pamiętaj, gdyby Twoje prawa były łamane, gdyby ktoś próbował Cię skrzywdzić, zgłoś to dorosłym, rodzicom, opiekunom, nauczycielom lub wykonaj telefon do Rzecznika Praw Dziecka. Jego numer to 800 12 12 12. O czym marzą dzieci? Te, które żyją w strachu, marzą o odwadze lwa. Te, które są głodne, marzą o kawałku chleba, którego nigdy nie zabraknie.
Dzieci spragnione marzą o źródle, które nie wysycha. Dzieci żyjące wśród wybuchów bomb marzą, by móc zasypiać w ciszy, bez lęku o swoich bliskich. Dzieci opuszczone i samotne marzą, by ich dłoń znalazła się w ciepłej, kochającej dłoni. Dzieci chore marzą, by ból zniknął, by móc bawić się i śmiać bez końca. My, dorośli, powinniśmy sprawić, by na świecie zapanował pokój, zniknęło całe zło, by dzieci nie chodziły smutne, głodne i spragnione, żeby na ich twarzach zawsze gościł uśmiech, a ich jasny śmiech rozbrzmiewał wokół. Bo gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak.